Prace z zakresu rysunku i grafiki można było podziwiać na piątkowym wernisażu wystawy profesorów Władysława Szczepańskiego i Krzysztofa Olszewskiego. Artyści przybyli do Ostrowca na zaproszenie Biura Wystaw Artystycznych. Między tradycją a nowoczesnością według mnie nie ma jednego bez drugiego. I ta wystawa, tak mi się wydaje, jeszcze jej całej nie obejrzałem, ale myślę, że jednym z ważnych takich punktów to jest to stwierdzenie, że dla młodzieży szczególnie, bo my starsi, znaczy ja, tak jak ja w moim wieku, to już jak gdyby pokolenie trochę stracone, natomiast żeby do młodzieży mogło dotrzeć, że ta nowoczesność, te komputery, te gry, ja jestem absolutnie za, natomiast ta tradycja jest podstawą. Władysław Szczepański urodził się we Lwowie, ale od lat mieszka w Kielcach. Jest profesorem zwyczajnym Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Krzysztof Olszewski ukończył szkołę artystyczną w Gdańsku. Jest profesorem zwyczajnym na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prace zaprezentowane w Ostrowcu zostały wykonane w podobnej tonacji, czarnej i szarej. Obu artystów łączą także podobne przemyślenia z pogranicza sakrum i profanum. No to są prace z ostatnich lat, które nawiązują w jakiś sposób do architektury, do różnych tutaj miejscowości w środku Polski, powiedzmy, bo ja mieszkam w Kielcach. W stronę światła to tytuł wystawy Władysława Szczepańskiego. Artysta nie jest w Ostrowcu po raz pierwszy. W latach 90. brał udział w ogólnopolskim salonie sztuki, gdzie zdobył wyróżnienie honorowe. To są prace wykonane w technice węglowej i pastelowej, prawda? Jest to taki zestaw całościowy, prawda? No więcej nic nie mogę powiedzieć. Niektóre są oparte na konkretnych motywach, gdzieś zaczerpnięte z pleneru, a niektóre są motywami takimi syntetycznymi. Wystawa Krzysztofa Olszewskiego nosi tytuł Transgresja, czyli przejście. Według artysty owe przejście można interpretować w różny sposób, jak chociażby przejście pomiędzy dwoma salami w BWA i dwoma wystawami. Moje prace nie są to prace najnowsze, są to prace z lat 2002, 2010, 2011. Najczęściej są to fotogramy, łączenie grafiki z obrazowaniem, wszelkiego rodzaju eksperymentami wizualnymi i serigrafia. Dla obu artystów jest to pierwsza indywidualna wystawa w Ostrowcu.